Witam przede wszystkim trenerów, witam Państwa. Team w dzisiejszym meczu przegrywa 1-2 ze Stalą Rzeszów, ale więcej o tam na spotkaniu powiedzą, przyniosę jako pierwszego syna przegrywa wydarzenia na wojsku. Bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę trenerze. Ten mecz z naszej strony wyglądał mniej więcej tak, jak my w tym sezonie gramy. To znaczy, mam tu na myśli głównie tych zawodników, którzy, jak się okazuje, w kolejnym meczu mają kluczowy wpływ na wynik tego spotkania, a są zawodnikami, którzy dopiero, można powiedzieć, wchodzą do seniorskiej piłki, którzy są jeszcze, można powiedzieć, piłkarskimi nastolatkami. No wiadomo, że budowa zespołu w oparciu o takich zawodników jest trochę inna niż w przypadku zawodników, którzy mają trochę więcej doświadczenia. Gra takiego zespołu często faluje, jeżeli chodzi o skuteczność, o prowadzenie jej, o jakimś aspekcie takiej ciągłości i tak dalej. Gra jest często rwana, tracimy piłki w bardzo prostych momentach po to, żeby później zrobić coś super, tak jak myślę tu w tej chwili o strzelonej drugiej bramce przez tego chłopaka naszego. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że to są sprawy klubowe, decyzje nasze, naszego podejścia do tego, jak pracujemy, z kim pracujemy. Natomiast to są rozgrywki pierwszoligowe. Mam świadomość pełną, że ten mecz w naszym wykonaniu nie był meczem, który można było powiedzieć, że przyjechała drużyna i pokazała ciekawy futbol. Mam tu myśli szczególnie drugą połowę meczu, w której Nisz zdecydowanie przeważał. Nie chciałbym nawet liczyć się z tych fragmentów, jakie miał do wykonania. Ale jeżeli chodzi o sam wynik i sam finał tego dzisiejszego południa, no to oczywiście dla nas te punkty są jak tlen. Jak się okazuje, dół naszej pierwszej ligi się trochę przebudził. W związku z tym trzeba uciekać jak najszybciej z tego terenu. No i tyle. Na pewno pokazaliśmy dużo zaangażowania, trochę determinacji, ale trzeba przyznać, że ten piłkarski fart trochę był i przy nas. No i taki wynik. Na pewno kolega Mariusz ma trochę inne zdanie na ten temat, głównie w odnośnie wyniku, ale ja się cieszę, że Mariusz jest wyżej w tej chwili ode mnie, jeśli chodzi o zespół i patrząc na sposób grania, patrząc na prowadzonych przez Mariusza zawodników, jestem przekonany, że ta wartość zespołu będzie, jak w przypadku naszym, również szła do przodu. Mówię tyle o Mariuszu, bo jesteśmy, tak powiem, blisko jako trenerzy. Chciałbym to podkreślić, że był moim piłkarzem i to był jakby dodatkowy wymiar dzisiejszego spotkania. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos Mariuszowi. Tak, panie. Teraz cenę przebiegu też na gospodarze. Bardzo proszę. Poszły te propozycje dla trenera za zwycięstwo, za 3 punkty. Jak powiedziałem tutaj w większej szaty, że ja nie mam problemu, żeby przegrać jakiś mecz, ale no mam ogromny żal do wszystkich, do siebie też za pierwszą połowę. Bo jakby uważam, że to była chyba jedna z najsłabszych pierwszych połów od momentu, kiedy ja tutaj jestem trenerem. I mecze jakby nie kończą się sprawiedliwym wynikiem, być może w stworzonych sytuacjach, ale kończą się sprawiedliwie pod kątem wykorzystanych sytuacji. Ja bym dzisiaj uważam, że wygrała drużyna, która banalnie w ogóle w tych takich momentach półkarnym czy blisko pola karnego zachowała zimną krew i jakby ten strzał był precyzyjny z odpowiednią jakością. My jakby uważam, że to jest chyba kolejne spotkanie u siebie, w których w tych sytuacjach tworzymy na pewno więcej przeciwnika, ale nie daje to nam punktów i ten tydzień poświęciliśmy naprawdę głównie na zachowanie przez przeciwnika, nad zachowaniem bez piłki, nad grą w pierwszym, w drugim tempie. Dzisiaj mieliśmy takie 2-3 sytuacje i one w jakiś sposób bolą, że nie zostały odpowiednio wykorzystane, ale
tak jak powiedziałem na wstępie, mam ogromny żal do siebie też, bo to ja jestem odpowiedzialny za to, jaka jednostka wyszła na to spotkanie i być może był to mój błąd, że zaufałem tym samym zawodnikom, którzy rozpoczęli mecz pierwszej jednostki, ta sama jednostka, co wspomniał Warszawa. My musimy zrozumieć wszyscy, że każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność na siebie. Ja dzisiaj mogę dać przykład i wziąć tą porażkę na siebie, bo to ja w jaki sposób dobierałem skład na ten mecz, to ja w jaki sposób dobierałem taktykę na to spotkanie, więc jakby nie mam problemu, żeby wziąć to tutaj na siebie. Co do meczu, jakby szkoda, że straciliśmy bramki w tak prosty sposób, bo byliśmy niesamowicie przygotowani na zmianę budowy przez Stal Rzeszów w momencie, kiedy szóstka schodziła do boku, w momentach, kiedy obniżała dziesiątkę, kiedy dziesiątka robiła, że tak powiem, przewagę w oczu sektorze boiska, kiedy Proki schodził do środka, więc jakby byliśmy też te rotacje bardzo dobrze przygotowani, zawodnicy świetnie to interpretowali i właśnie było im to, że w tak łatwy sposób zostaliśmy zaskoczeni przez przeciwnika i tak straciliśmy bramkę. Chcieliśmy grać jak najwięcej po stronie Proklicza za jego plecami, żeby zmusić go do jak najbardziej do obniżenia blisko swojego pola karnego, żeby w momencie odbioru piłki przy Starzeszu on miał jak najdalej do naszej bramki przeciwnika, bo akcja pokazana 1-0, jak on zrobił, jest to niesamowicie groźny piłkarz i potrafił, uważam, że pojedynkę rozstrzygnąć losy spotkania, więc jakby tutaj mam, że tak powiem, no, żal i pretensje, że nie potrafiliśmy jeszcze lepiej tych momentów wykorzystać, więc jakby pozostaje nam jakby zrozumieć i wziąć odpowiedzialność, tak jak powiedziałem, każdy w swoje ręce, żeby nie zrzucać winy na jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, tylko uderzy się w pierwszy, każdy z nas mógł się lepiej zachować i takim podejściem podejść, z takim podejściem zmienić i jakby zagrać raz kolejny mecz. Najpierw czeka nas Puchar Polski, w którym na pewno czasy dostaną zawodnicy, którzy ostatnio mieli minut spędzili na boisku. Później czeka nas niesamowicie ciężkie spotkanie z GKS-em Tychy, który uważam, że pod względem takim fizycznym jest jednym z najlepszych zespołów w Pysielidze, więc jakby myślę, że to będzie zupełnie inny charakter meczu niż ten dzisiaj, bo uważam, że dzisiaj się spotkały zespoły, które chciały grać w piłkę, czy które chcą grać w piłkę, które nie grają na wynik, a chcą budować swój styl. Jakby ja tutaj dziękuję jeszcze ze swojej strony trenerowi za taką, bym powiedział, piłkarską lekcję i samo przygotowanie do tego meczu na pewno mnie rozwinęło jako trenera i za to bardzo trenerowi dziękuję. No i nie mówię się, że cię przerywam. Mariusz, dziękuję, jeszcze tu się wtrącę, dziękuję za to. Ja też, dla mnie to też była lekcja, byłem ciekaw. Powiem, tak powiem, trochę prześpieszczą żartem. Ale byłem naprawdę ciekaw twojej drużyny. Wiele słyszałem dobrego o twoim podejściu do pracy, o twoim spojrzeniu na piłkę. No wiadomo, możemy rozmawiać o tym i sobie opowiadać różne historie, ale tak naprawdę to się wszystko okazuje, jak to wygląda na boisku. Także jestem, bardzo się cieszę z tego dzisiejszego konfrontacji. Na pewno podkreślę to, jak mnie łatwiej dzisiaj mówić, bo ostatnio tylko się tłumaczyłem z podobnych sytuacji jak Mariusz dzisiaj, ale dzisiaj z kolei mam na to święto i chcę powiedzieć, że cieszę się z tego spotkania i mam nadzieję, że rewanż będzie jeszcze bardziej interesujący, jeśli chodzi o piłkarski poziom. Także do zobaczenia w przyszłej rundzie. Dziękuję. Jeszcze są pytania do trenerów? Bardzo proszę. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana Mariusza Misiury, Kasper Wieniawski, polskapiłka.pl. W dzisiejszym meczu oba gole dla przeciwników padły po wejściach rywali w pole karne. Poza akcjami waszym polu karnym, Stal miała jeszcze wiele sytuacji właśnie. Poza akcjami bramkowymi, Stal miała jeszcze wiele sytuacji właśnie w waszym polu karnym. Czy nie uważa pan, że zbyt łatwo daliście w pewnych momentach wchodzić rywalom w szesnastkę? Tak powiedziałem wcześniej, że bardzo się cieszę, że tak młodzi ludzie interesują się piłką na poziomie pierwszej ligi. Bardzo się cieszę, że w waszej obecności kolejnego interesującego pytania. Myślę, że to jest sposób, jaki my chcemy grać piłkę. Zobaczymy, w momencie, kiedy mamy piłkę, my praktycznie atakujemy 8 zawodnikami, zabezpieczamy przestrzeń za naszymi plecami, przeciwnym zawodnikiem plus jednym. I teraz my sobie zdajemy sprawę, że moment, kiedy tracimy piłkę, dla nas kluczowe jest 5-6 sekund, żeby tą piłkę albo odzyskać, albo odbudować. I jakby tutaj trzeba też oddać pomysł przeciwnika, jakość zawodników przeciwnika, że jakby oni też pewnie analizują te momenty, też się w jakiś sposób specjalnie przygotowują.
Tylko w jaki sposób ja mówię, w tej lidze ja nie chcę grać na wynik. Nie chcę być trenerem, który, nie wiem, cofnie się na swoją połowę, żeby się cieszył, że jest 0-0. Jak sobie bramkę na początku meczu, to mam problem, żeby mój zawodnicy się skontrolowali. Jakby czuję ogromny smutek dzisiaj, taki wewnętrzną złość, że mimo tych stworzonych sytuacji strzeliśmy tych bramek mniej niż przeciwnik, ale w jaki sposób, patrząc w drugiej połowie, jak goniliśmy ten wynik 0-2, no to jestem niesamowicie z momentów tych, których bardzo zadowolony, jak potrafimy na w momencie, kiedy przeciwnik jest bardzo blisko siebie ustawiający przestrzeń na prawo, tam są mało miejsca, a my jak potrafimy te piłki znaleźć w międzyprzestrzeni, jak pracujemy nad kierunkowym przyjęciem zawodników, pracujemy nad tym, żeby zawodnik jakby od razu pierwszym kontaktem miał, dał sobie możliwość oddania strzału czy kolejnego podania, więc jakby z wielu elementów, na którym pracujemy, ja się bardzo cieszę, bo ja jeszcze raz mówię, ja pamiętam skąd ja przyszedłem z moim zespołem do pierwszej ligi, że jakby jestem niesamowicie świadomy takiej pracy, jaką my wykonaliśmy przez pryzmat 2 lat, bo jesteśmy zespołem, który no, nie ma się co oszukiwać, mamy mały budżet, jakby musimy bazować na zawodnikach, których posiadamy, jakby naszym najlepszym zawsze transferem jest codzienna praca. I jakby patrząc na już postęp, jaki uważam, że zrobiliśmy na przestrzeni tych tygodni, to jestem zadowolony, ale na tą chwilę to jest niewystarczające, żeby regularnie punktować. Jakby my musimy, tak jak powiedziałem, wziąć odpowiedzialność na siebie, że trzeba jeszcze dodać do tego wszystkiego takiej poziomowy ciała, jaka, że tak powiem, była z kolei Warszawy. I to mnie najbardziej boli, bo dzisiaj moja prezentacja rozpoczęła się od slajdu pojedynku Wojtek Błyszko z Tomczykiem, gdzie Wojtek Błyszko jakby widać na tym zdjęciu, jak zdominował napastnika Polonii. I jakby kluczem w tym meczu dla mnie było, żeby taka mowa ciała była w każdym momencie meczu. I o to moim w szatni powiedziałem, mam największy żal, że pierwsza połowa tak nie wyglądała. Więc jakby, jak powiedziałem, ja biorę odpowiedzialność na siebie, bo to ja wystawiłem taką jednostkę, mogę zrobić zmiany. Ale wierzę też, że jakby jesteśmy jednością, zawodnicy już czują złość i wierzę, że zapewne nasze dzięki ogarnia sobie spotkanie. Ja jakbym miała po prostu zał, to ja troszkę dalej do pana i pytanie, czy nie brakuje trenerowi takiej rasowej dziewiątki, typowej dziewiątki w zespole, bo było widać momentami, i to tak szczególnie w drugiej połowie, że no, było dużo spornych sytuacji, ale jednak brakowało tego czegoś z wykończeniem. Dlatego pytam. Dziękuję za pytanie. Czy brakuje nam rasowej dziewiątki? Myślę, że w Polsce, jak zapytamy każdego trenera na poziomie ekstraklasy, pierwszej ligi, to pewnie będzie taka, że tak powiem, odpowiedź, że każdy potrzebuje takiego zawodnika typowego killera pola karnego. I ja jakby mógłbym odpowiedzieć dzisiaj, że mi brakuje, ale jakby wolę się skupić na zawodnikach, który posiada, bo uważam, że mam świetnych zawodników, którzy dzisiaj wystąpili na tej pozycji, 4 dzisiaj wystąpili na tej pozycji. I wiem, że w jakiś sposób dali z siebie wszystko, że jakby chcieli te bramki zdobyć. Ja wiem, że mi to bardzo zależy. Teraz mieliśmy we wtorek dodatkową odprawę takiej wojny z ofensywnymi zawodnikami. Analizowaliśmy tam momenty poruszania się z piłką i bez piłki na podstawie meczu z Polonia Warszawa. Gdzieś mieliśmy sprecyzowane ruch, jaki chcieliśmy, żeby był widoczny dzisiaj w meczu z Stalą Rzeszów. Niektóre momenty mi się podobały, tylko jakby to zawsze jest łatwiej powiedzieć, jak wygrywasz. Jakby to jest taki większy oddźwięk tego wszystkiego, bo w momencie, kiedy przegrasz mecz, a mimo tego na przykład kilka zachowań było świetnych, to każdy i tak na to machnie ręką i się tym nie zainteresuje, czy stwierdzi, a dobra, co to ma za znaczenie, jak i tak jest mecz przegrany. Więc jakby ja tutaj biorąc pod uwagę moje dziewiątki zawodników, którzy na tej pozycji występują, wierzę, że oni pracują nad tym, żeby te bramki zacząć strzelać. I ja w nich bardzo wierzę. Zostało nam do rozegrania masę spotkań jeszcze w tym roku i ja ze swojej strony już na przykład teraz już nie myślę, co mogę zrobić, żeby im pomóc, żeby strzelać to więcej bramek, a z drugiej strony być może jeszcze nie do końca jestem tak doświadczonym trenerem, że nie potrafię na tyle im pomóc, żeby oni zaczęli strzelać bramki, więc jakby to zawsze się rozkłada wszystko na wiele czynników, na wiele osób i tak jak mówię, to nie możemy tutaj włączyć wygrywać dziewiątek. Uważam, że musimy wszyscy wziąć odpowiedzialność za jako drużyna, jako sztab, że tych bramek strzelamy nie tyle, ile powinniśmy.